Tutaj nie można się pomylić. Wystarczy popatrzeć na ludzi. Widząc takie kropeczki i te stroje, na pewno jesteś w Indiach. W Indiach bardzo cywilizowanych, bardziej angielskich. A konkretnie letnia stolica Bengalu. Bengalu Zachodniego, Darjeeling. Kraina, gdzie ludzie przyjeżdżają chodzić po górach. Miejsce znajduje się wysoko w górach, na wysokości prawie 2200 metrów nad poziomem morza. Centrum Darjeelingu. To miejsce to nic innego jak dworzec autobusowy. Tyle, że autobusami tutaj są samochody z napędem na 4 koła. I odjeżdżają wtedy, kiedy są pełne. Miasto jest na zboczach góry. Żyje się na górze. Czasami mieszka się wyżej, a parkuje u sąsiada na dachu. To co najczęściej, czyli warzywa i owoce. Owoców niewiele, przede wszystkim warzywa. W Darjeelingu na pewno można powiedzieć, niech żyją widoczki. A byłyby znacznie ciekawsze, gdyby nie te paskudne mgły i chmury u góry. Byłoby widać Himalaje. Jak sądzisz, ile można udźwignąć na plecach? Tak wygląda typowe stoisko rybne. Na bazarze. A widziałeś tą szablę? Himalajska kolejka wąskotorowa w Darjeelingu. Kolejka od niedawna znajduje się na liście UNESCO, a tak nawiasem mówiąc, można nią pojechać z Darjeelingu do następnego miasta. Tyle, że pojedziesz 7 godzin. Kolejka jest malutka, z tego względu nazywana jest zabawkową. Lokomotywka nie ma więcej wzrostu jak 3 metry. Długa jakieś 6. Iron Sherpa. Ciuch, ciuch, ciuch. Pociąg z krainy Sherpów, krainy górków. Jeżeli jest stacja z parowozami, musi być i parowozownia, czyli miejsce, gdzie lokomotywy parkują, gdzie są naprawiane. Lokomotywy są także spalinowe. I uciekaj, bo cię rozjedzie. Jeden z najciekawszych klasztorów tutaj nazywa się Gum. Mam trochę pecha, dlatego że no, jestem w chmurze. To już wysokość prawie 2600 metrów nad poziomem morza. Klasztor Gum w całej okazałości. Nawet słońce się pokazało. Klasztor Gum jest niewielki, raczej kolorowy. I w tej chwili patrzysz na główną salę modlitewną. Jest to odmiana buddyzmu tybetańskiego, czyli tak zwane czerwone czapki. Wokół, jak to wszędzie w klasztorach, są sceny z życia Buddy.
wielki młyn modlitewny. Wierni, wchodząc do świątyni, obracają nim. Świątynię także obchodzi się dookoła, idąc i kręcąc młynkami modlitewnymi w czasie modlitwy. A tutaj celem mnichów widzę tylko dzieci. Dzieci w wieku, powiedziałbym, gdzieś tak do 12-14 lat. Ten pomnik ma związek z dążeniami rejonu Darjeelingu do utworzenia nowego stanu w Indiach. Nie chcę powiedzieć nowego państwa, ale nowego stanu, samodzielnego stanu Darjeeling. O nazwie Gurkaland, czyli kraina górków. A tutaj widok na cały Darjeeling. Darjeeling umieszczony na stoku góry. Okolice Darjeelingu znane są również z plantacji herbaty. Rośnie tutaj bardzo dobra herbata, jedna z takich, które są o najlepszej jakości. W drodze do Kalimpongu pniemy się cały czas pomiędzy górami. To tylko 51 km, ale jedziemy ponad 2 godziny. Ostatnie miasto Bengalu Zachodniego przed przekroczeniem granicy z Sikkimem nazywa się Kalimpong. To właśnie tutaj. W całym tym rejonie mnóstwo jest pamiątek również typu tybetańskiego. Dlatego, że po zaanektowaniu Tybetu przez Chiny część ludzi z tamtego kraju uciekło właśnie tutaj. Te kawałki u góry to jest skondensowane mleko jaka. Największa część ludności w Kalimpongu jest wyznania hinduskiego. Oprócz tego także buddyści oraz chrześcijanie. To jest właśnie zespół świątyń hinduskich. Patrząc na tę ulicę, widzę trzech białych turystów. Naszą małą grupkę. Znajduje się także kościół typu chrześcijańskiego. Nie wiem dokładnie jakiej religii, pewnie protestancki. Instytut Namgyal znajduje się w Gangtoku. Gangtok jest stolicą Sikkimu. Miasto nieco ponad 30-tysięczne, także znajdujące się w górach. Na wysokości około 1800 metrów nad poziomem morza. W taki sposób też można. Instytut powstał po wojnie indyjsko-chińskiej. Było to w roku 1962. Chodziło o próbę wyswobodzenia Tybetu. W instytucie przechowywane są rzadkie dokumenty, które uciekający Tybetańczycy zabrali ze sobą. W instytucie znajdziesz wspaniałą bibliotekę. Wprawdzie te pisma są w trochę innym formacie niż te, które są powszechnie u nas znane. Na przykład tak, czyli paczka, z jednej strony, z drugiej strony okładka i w środku pisma zawinięte w materiał. Rumtek wybudowano, pierwowzór był w XVI wieku, a to wybudowano w roku 1960, po ucieczce Tybetańczyków z Tybetu. Posiada kilka budynków i jak widać zamieszkują go również mnisi. We wnętrzu niestety nie wolno fotografować.
चाहन्छु प्रदान गर्न चाहन्छौँ दिन चाहन्छौँ आइदिनु होला कुन चाहिँ खेले उहाँले चाहिँ हामीलाई जति पनि खानको लागि चाहिने जति पनि सामग्रीहरू कर्म टोलमा ta ceremonia to nic innego jak zmiana szefostwa Instytutu. Ze wzgórza Rumteku pięknie widać także Gangtok. To jest 24 km dalej. Tyle, że pogoda praktycznie uniemożliwia patrzenie na miasto, które także leży na zboczach góry. Czasy mamy współczesne, ale te zwyczaje tam na dole raczej z XX czy XXI wieku nie pochodzą. Sikkim to również odmienna kultura rolnicza. Na tym terenie górskim, na takich polach tarasowych, uprawiają prawie wszystko. Z powrotem w Gangtoku, na jednym z najwyższych punktów, tuż koło wieży telewizyjnej, czyli jesteśmy na samym szczycie. Idąc pod górę, ale także idąc w dół po drugiej stronie, wierni kręcą młynkami modlitewnymi. Te flagi również są tekstami modlitewnymi. Stupa jest taką odmianą kapliczki. Czasami we wnętrzu jest grób. A wierni obchodzą go dookoła i kręcąc tymi młynkami modlitewnymi się modlą. No i sama świątynia. Świątynia również czynna. Widziałem kilkunastu młodych mnichów. Wchodząc do środka, do świątyni buddyjskiej, trzeba zdjąć buty. Centrum Gangtoku. Tutaj komenda policji i w tamtą stronę, troszkę w prawo nawet, powinna być Kanchenjunga, czyli trzeci co do wielkości szczyt Himalajów. Ponad 8,5 tysiąca metrów, tylko że widok jest taki, jak tam widać, czyli mgła prawie jak mleko. Nie mamy szczęścia. Gandhiego nazywałem tutaj ojcem narodu. Joldapara National Park. Czyli witaj panie słoniu. Na środku strumyka biały indyjski jednorogi nosorożec. I tak to wygląda. Całe szczęście wtedy, kiedy słońce stoi, bo cokolwiek widać. I kolejne grupy czekają. Białoskórych nie widać. Park Narodowy znajduje się na pograniczu z Butanem. Jest to oczywiście nadal Bengal Zachodni. A spotkać tu można takie zwierzęta. Nosorożec, jednorogi, biały, słonie i reszta.
Żeby zobaczyć wszystkie te ptaszki, pewnie trzeba by się wybrać tutaj i dość długo na nie polować. Filmuję to drzewo, bo podobają mi się te duże liście, jak parasolki.